Czy to, jacy jesteśmy, wynika z natury czy z kultury? Innymi słowy, czy nasza osobowość zapisana jest w genach, czy jest wynikiem wychowania? Tymi pytaniami fascynowali się filozofowie już od tysięcy lat. Dla przykładu John Locke twierdził, że rodzące się dziecko jest jak tabula rasa, czysta tablica, że można w tym dziecku do tego dziecka wprowadzić dowolne idee i dowolne pomysły, nauczyć go tego, czego się chce. Zresztą na tym stwierdzeniu zbudowana została szkoła publiczna, która powstawała na początku XIX wieku. Odwrotnie twierdził Kartezjusz. Uważał on, że rodzące się dziecko ma już w sobie zapisane pewne idee, które się tylko rozwijają w trakcie jego życia. Który z nich miał rację? A może żaden z nich nie miał racji? Dziś na te pytania w dużej mierze odpowiada nauka, a w szczególności genetyka. W swojej najnowszej książce Robert Plomin, książka Matryca, podszedł do tego z dwóch perspektyw. Pierwsza, starsza perspektywa dotyczy badania losów bliźniąt jednojajowych, a więc takich, które są identyczne genetycznie. Druga perspektywa, nowsza, dotyczy badań genomu osób z olbrzymich tak naprawdę grup badawczych, sięgających czasami nawet kilkuset tysięcy osób. Oba te podejścia doprowadziły do spójnego wniosku, że bardzo duża część tego, kim jesteśmy, naszej osobowości, wynika z genów. Jest to aż ponad 50%. Czy zatem można powiedzieć, że ponad połowa tego, kim jesteśmy, wynika wprost z genów i nie mamy na to wpływu? Tak, można tak powiedzieć. Ale, tutaj pojawia się zawsze ale, ten czynnik środowiskowy może w pewnych sytuacjach mieć dominujące znaczenie. Aby to zrozumieć, posłużę się dwoma scenariuszami, dwoma przykładami. Pierwszy dotyczy wzrostu. Przyjmujemy, że nasz wzrost wynika z cech dziedzicznych, z tego, jakie geny odziedziczyliśmy po naszych rodzicach. Wiadomo, rodzice wysocy mają wysokie dzieci, rodzice niscy mają niskie dzieci i to się generalnie sprawdza. Jednak jak spojrzymy na historię, o czym się łatwo można przekonać, odwiedzając dowolny chłopski skansen w Polsce, gdzie wejścia do chat są na tyle niskie, że nawet nastolatkowie muszą się schylać, żeby tam wejść, to przekonamy się, że w historii nie zawsze tak było. To znaczy, kiedyś wzrost był kulturowy. Szlachcice byli wysocy, chłopi byli niscy. Dlaczego? Dlatego, że mieli niedostateczną podaż żywności. Wiadomo, że jeżeli w określonym, kluczowym momencie rozwoju brakuje żywności, albo ta żywność jest kiepskiej jakości, to dzieci przestają rosnąć. Dotyczy to w szczególności chłopców. Tak więc mamy przykład tego, w jaki sposób kultura, szerzej środowisko, wpływa na nasz wzrost. Drugi przykład dotyczy otyłości. Myślimy sobie o otyłości zazwyczaj w ten sposób, że ona jest kulturowa, to znaczy uwarunkowana jest tym, jakie mamy zwyczaje, jakie mamy złe nawyki bądź dobre nawyki, czy ruszamy się, jaką mamy pracę, jaką mamy żywność, jakiego rodzaju mamy żywność i ile tej żywności. I tak rzeczywiście jest, ale jak patrzymy na to historycznie, rzeczywiście tak było, to znaczy tylko osoby zamożne mogły sobie pozwolić na to, żeby być otyłymi. Dzisiaj jednak, jak patrzymy na środowisko krajów wysoko rozwiniętych, gdzie podaż żywności jest praktycznie powszechna, to znaczy nawet ludzie ubodzy mogą mieć dostęp do nieograniczonej ilości żywności wysokokalorycznej, często wysoko przetworzonej, to okazuje się, że o tym, czy jesteśmy otyli, czy nie, w dużej mierze decydują nasze geny. To znaczy dziedziczymy nawet do 70% otyłości. Dlatego nie możemy mówić, że nasze geny decydują przynajmniej w połowie o naszych cechach, zawsze i wszędzie. Ten czynnik środowiskowy może być bardzo znaczący. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że nasze dzieci poddajemy takim samym warunkom wzrostu, czyli mam podobne warunki życia podołowego, podobne warunki zapewniamy im w czasie lub identyczne warunki zapewniamy im w czasie niemowlęctwa, jak również podajemy im takim samym procesom wychowawczym i edukacyjnym. Wtedy, teoretycznie, one by były oczywiście każde inne, ale ta złożoność, ta różnorodność wynikałaby teoretycznie w 100% z genów. Współczesne społeczeństwa europejskie, ale też dotyczy to Stanów Zjednoczonych, zachowują pewien poziom
różnorodności, jeżeli chodzi o podejście wychowawcze, podejście do dzieci, ale też można mówić o pewnej unifikacji pewnych zachowań w stosunku do dzieci, w stosunku do tego czasu, kiedy się rozwijają. W tych społeczeństwach można mówić o tym, że osobowość dziedziczona jest mniej więcej w 60%. W zależności od tego, jaką cechę badamy, to jest od 50 do 70%. Dobrze, można pomyśleć. To w takim razie ciągle mamy, my, rodzice, nauczyciele, wpływ na 30-40% tego, jaką osobowość osiągną te dzieci. Mamy na nie wpływ w 30-40%. I tak i nie. Tu warto powiedzieć o tym, czym się różni kultura od środowiska. Do tej pory stosowałem to troszeczkę to przemiennie, ale środowisko, wpływ środowiska jest dużo szerszy niż wpływ kultury. Wpływ kultury to może być na przykład wychowanie i edukacja, ale środowisko to może być na przykład też zanieczyszczenie czy dajmy na to wyżywienie. Wzrastające dziecko można porównać do rośliny. Jeśli zapewnimy jej odpowiednie nasłonecznienie, wodę, odpowiednią glebę, będzie ona rosła zgodnie ze swoją matrycą genetyczną, ale nie bardziej. Podobnie jest z dzieckiem. Możemy mu zapewnić odpowiednie warunki do tego, żeby się rozwijało, ale nie możemy jakby wycisnąć z tego zbyt wiele. Nie możemy zbyt wiele wycisnąć ponad tą zapisaną matrycę genetyczną. Podobnie jak w przypadku rośliny, możemy jednak sprawić, że dziecko przestanie się rozwijać zgodnie ze swoją matrycą genetyczną. Jeżeli roślinie nie zapewnimy wody, nie będzie ona rosła tak szybko, jakbyśmy chcieli, a może zacznie usychać. I tak samo jest z dzieckiem. Jeśli nie zapewnimy mu tego, co jest potrzebne mu do rozwoju, nie będzie ono się odpowiednio rozwijało. No, mowa tu chociażby o żywności, odpowiedniej żywności, nie tylko odpowiedniej ilości tej żywności. Mowa tu o autorytarnym wychowaniu, szczególnie o autorytarnej kontroli w okresie nastoletnim. Ale też mowa o chociażby toksynach, które dostają się do ciała dziecka, jeżeli matka na przykład pali papierosy bądź pije alkohol. Innymi słowy, nie wykształcimy geniusza, jakby programując jego rozwój, myśląc o tym, że zapiszemy go na lekcje matematyki, fizyki kwantowej oraz gry na skrzypiec, żeby rozwijał się tak jak Einstein. Bo możemy w ten sposób, cisnąc go właśnie do tych skrzypiec i do tej matematyki, nie zauważyć, stracić możliwość spostrzeżenia tego, że on jest rozwinięty, ma w swojej matrycy genetycznej zapisaną taką wrażliwość związaną na przykład ze sztuką, tudzież, nie wiem, jest nadzwyczaj rozwinięty fizycznie, jest świetnym kandydatem na piłkarza. Podsumowując, w naszych procesach wychowawczych, edukacyjnych, niewiele możemy zrobić, żeby z dziecka stworzyć geniusza. Nie możemy zaprogramować kogoś wybitnego w danej dziedzinie, ale możemy bardzo dużo zrobić, popełniając błędy. Bardzo dużo możemy zrobić, żeby ten rozwój spieprzyć. Takie wnioski wyciągam z lektury Matrycy Roberta Plomina. Takie wnioski dla siebie, jeżeli chodzi o edukację i wychowanie. Ale też polecam tę książkę, dlatego że można z niej się dowiedzieć na temat tego, jakie zagrożenia płyną ze współczesnej genetyki dla nas, jakiego społeczeństwa. Zdradzę, że im więcej wiemy na temat tego, w jaki sposób geny kształtują nasze cechy fizyczne, psychiczne, ale też inteligencję, tym bardziej przewidywania twórców science fiction, że będziemy tworzyć nad człowieka prostą edycją genów, stają się nierealne. Książka, choć napisana językiem popularno-naukowym, momentami jest trudna do czytania, dlatego wszystkich chętnych zachęcam do tego, żeby podczas lektury pozwolić sobie na takie totalne skupienie i notowanie na boku ołówkiem najważniejszych rzeczy. Dla mnie jest to jedna z najważniejszych pozycji, jakie w ostatnich latach przeczytałem. Zapraszam do lektury tej książki, ale zapraszam też do lektury mojej książki, która ma zamiar ukazać się na jesieni 2021 roku. Nazywa się Szkoła od nowa i opisuje w niej, w jaki sposób powinna wyglądać edukacja przyszłości i szkoła przyszłości, a swoje wnioski opieram na źródłach naukowych, to znaczy co nam nauka mówi o naturze rozwoju człowieka i jakie wnioski z tego powinny płynąć dla edukacji.